No ale słuchajcie, na śniadanku przydałoby się zjeść coś pożywnego. Najgorsze jest to, że nie mogę go zjeść nawet z masłem. Minutę 25 jeszcze. 51 sekund. Patrzcie, kogo spotkaliśmy, nie! Przypadek! Nie może być! Elo! W dzisiejszym odcinku razem z moją dziewczyną Natalią przez cały dzień będziemy rywalizowali o to, kto zje więcej jedzenia z emoji. Rzeczy, które przez cały dzisiejszy dzień będziemy mogli jeść, znajdują się, jak widzicie, w liście emotek na naszych iPhone'ach. Mamy dokładnie te same emotki, trochę rzeczy tutaj jest, więc na pewno będziesz czego wybierać, ale poza jedzeniem w dzisiejszym odcinku liczą się również napoje. Ale samo jedzenie emoji nie byłoby niczym ciekawym, więc w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, razem z Natalią będziemy walczyli o to, kto zje więcej jedzenia z emoji. Tyle tylko, że będziemy mieli trzy dodatkowe zasady. Po pierwsze, jedno emoji może zjeść tylko i wyłącznie jedna osoba, więc przykładowo, jeśli ja zjem, nie wiem, powiedzmy jabłko, to Natalia tego jabłka nie będzie mogła już zjeść. Po drugie, za każdą emotkę będziemy dostawali jeden punkt i ten punkt dostaniemy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zjemy jakby całą rzecz, która jest na emoji. Czyli jeśli, słuchajcie, na emoji jest znowu jabłko, to musimy zjeść całe, żeby dostać za to punkt. No i po trzecie, chyba najważniejsze, przez cały dzień nie możemy jeść nic innego poza tymi emotkami. Halo Natalia, jesteś gotowa na porażkę dzisiaj? Nie, no ale porażkę. Tak, dobra, powiedziała, że tak, więc ja luzik. No to czy jestem gotowa, odpowiadała. Aha, czy jesteś gotowa, dobra. Wygrywa osoba, która pod koniec dnia będzie miała więcej zjedzonych emotek i za każdą jedną więcej zjedzoną emotkę od przeciwnika dostanie 100 zł, czyli na przykład jeśli Natalia zje ode mnie o 3 emotki więcej, to wygra 300. Strasznie się rozgadałem, więc strzelcie tylko łapkę w górę. Spróbujmy dobić tutaj 15 tysięcy lajków. Nie wiem, czy się uda, ale mam nadzieję, bo ostatnio byliście ponad 20 tysięcy lajków. No i koniecznie sprawdźcie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj. Jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu i pomożecie dobić mi 1 300 000 subów. Okej, na zegarku mamy aktualnie 9:51, więc Natalia, chyba czas na siadanko, co? Jakie? Tak, jestem już głodna. To może kamień papier, oto kto pierwszy robi, dobra? Uwaga, ten kto wygra zaczyna. 3, 4. Aure. Misik, dobra. 3, 4. A tak, easy. Czyli ja zaczynam i będę miał łatwiej. No dobra, słuchajcie, na śniadanku przydałoby się zjeść coś pożywnego. I tak patrzę, co my tu mamy. Tu mamy jakieś owoce i warzywa. To trochę za zdrowe. Tutaj mamy z kolei jakieś burgery i pizzę. To trochę zbyt niezdrowe. Tutaj mamy jakieś słodkie rzeczy. Czy śniadanie na słodko? Średnio. Plus chyba nic z domu słodkiego na śniadanie nie mamy. Tak patrzę, co ja mogę, słuchajcie, tutaj zjeść. O, i wiem. Chyba wiem, co zjem, słuchajcie. Jak wiecie, mamy tutaj jajka. Zjem sobie jajko sadzone, plus u góry to jest chyba, tak, to jest zwykłe jajko, więc zjem sobie, słuchajcie, jedno sadzone, jedno jajko na miękko, to będę miał już dwie rzeczy. Patrzę, czy coś tak nie rozpędzę, jeszcze możemy zjeść. Właśnie, czy coś możemy zjeść, słuchajcie. Słabo jest z pieczywem. Mamy tylko do wyboru albo bagietkę, albo taki chleb, tylko... Ale cały. No właśnie, cały by trzeba było zjeść, tak jak jest tutaj pokazany. Bagietki niestety nie mamy. Chleb mamy tylko tostowy, więc no niestety chyba bez pieczywa. Do tego chciałem wypić jeszcze herbatę, ale z tego, co widzę, herbaty nie ma, jest tylko kawa, ale mamy tutaj, jak widzicie, szklankę mleka i to mleko w sumie możemy wypić. No dobra, słuchajcie, odpalamy palniki, proszę bardzo. Na jednym palniku mamy patelnię, na której będzie robione jajko sadzone. Tam mamy garnek, w którym będzie, słuchajcie, robione jajko na miękko. No i dwie emoji będziemy zaraz mieli. Słuchajcie, chciałem właśnie użyć soli i pieprzu do tego jajka, bo zawsze solę i pieprze, ale Natalia powiedziała mi, że chyba nie mogę. Zaraz sprawdzimy, czy jest jakaś emotka. Jest, pokaż. Okej, faktycznie, słuchajcie, jest emotka soli, a pieprz jeszcze nie? Nie, nie ma. Pieprzu nie ma, dobra, czyli tylko sól, dobra, muszę szybko solić, bo mi się przepala. Ty, to elegancko, to będę miał od razu kolejną emoji, tak czy nie? Oj, chyba coś się przykleiło panu to jajko. Wszystko jest elegancko, proszę bardzo. Co prawda bez pieprzu, ale i tak wydaje mi się, że nie jest źle. Okej, słuchajcie, prawie że zjedzone. Ostatni, że tak powiem, kawałeczek. No i pięknie, jajko sadzone na śniadanko. Szamane. No i mamy, słuchajcie, dzięki temu drugi punkt. No ale słuchajcie, teraz czas to popić, tylko herbaty wypić nie możemy, bo nie ma w emotkach. Kawy, no zbytnio nie lubię, więc czas na mleko. Nie wiem, czy nie będę żałował za jakiś czas tego połączenia, ale wasze zdrówko. Mamy, słuchajcie,
kolejną rzecz wypitą tym razem, czyli łącznie za to, co przed chwilą zjadłem, 3 punkty, no i zaraz jeszcze jajko na miękko. No dobra, woda jak widzicie się już gotuje, także czas, słuchajcie, na kolejne emoji, tym razem jajko na miękko, wrzucamy, syk, dobra, jest okej, okay. Odpalamy stoper i czekamy 5 minut 50 sekund, aż się ugotuje. To jest już ostatnia rzecz, którą będziesz jadł? Chyba tak, na śniadanie oczywiście, chyba tak, więcej chyba już na śniadanie nie będę, resztę zjem potem. Możesz robić w międzyczasie? Możesz, a co chcesz robić? A co chcesz robić? Najpierw zacznę od pieroga. O, Natalia już, słuchajcie, nastawiła wodę, ale halo, gdzie tu jest to emoji? Pokaż mi, proszę. Jest. Proszę mi pokazać, gdzie. O, czekaj, bo nacisnąłem ziemniaka akurat, no. Proszę. Nie, no dobra, okej, okay. To chyba jednak ale jest pierog. Ci, no. Miałam inny plan. Jaki masz plan? Chciałam sobie kupić rogala. No. Gdzieś z sałatą, ogórkiem i pomidorem. Okej. Okay. Cztery rzeczy załatwione. Okej. Okay. Ale zapomniałam, że trzeba jeść w całości. A, no właśnie. Okej, okay, słuchajcie, Natalia już poszła, mamy 5, prawie 50, idealnie. Jezu, żebym tylko się nie oparzył teraz, dobra. Cyk, okej, okay, zimna woda. I możemy, o, oła. Okej, okay, jajko jak widzicie jest już, słuchajcie, oblane. Mam też tutaj sól, za sól punkt dostaliśmy przy poprzednim jajku, więc już drugiego punktu nie dostaniemy. Ale mogę spokojnie soli używać, więc, no wiemy. Okej, okay, słuchajcie, uwaga, ostatnia łyżeczka jajka. Cyk, no i elegancko. Tak, patrzę, słuchajcie, na te napoje i powiem wam, że jest przypał, bo nie ma tutaj... O, Natalia wróciła akurat, hej Natalia. Ty, Natalia, jest przypał, bo nie ma wody tutaj do picia, co my będziemy pili? To z czym ja zjem śniadanie? No właśnie, z czym ty zjesz śniadanie, halo? Najgorsze jest to, że nie mogę go zjeść nawet z masłem. Ale jest masło, a tylko, że tam jest cała kostka. Kostkę bym musiała zjeść. Okej, w emoji jest masło, ale to jest cała kostka. No i powodzenia, Natalia. Poproszę coś do picia, poproszę sok. Ale nie mamy soku jabłkowego, jest lipa, nie ma nic. Jak zapchana. Tak? A to dobrze, bo jak nie będziesz miała miejsca... Takie suche. Jak nie będziesz miała miejsca na kolejne rzeczy, to będzie mi łatwiej wygrać. Poszło, dobra, zaliczone, czyli brawo Natalia, masz pierwszy punkt. Okej, czas na drugi posiłek. Tylko z tymi grzybami, ale o fuj, grzyby, no. Jest niesłony, bo nie mogłam użyć. A, no właśnie, bez soli. Ale taki jeden to raczej lekko pójdzie. No dobra, słuchajcie, zjedzone, brawo Natalia, drugi punkt. Nie. Okej, słuchajcie, od śniadania minęła już godzina. Dużo czasu, mi się chce już tak pić. Natalia, Natalia mrudzi, że chce jej się pić, bo nie ma co pić w domu, nie mamy soku jabłkowego, więc pojedziemy teraz do galerii. Tam chyba ogramy jakiś sklepik, może pomyślimy o obiedzie. Tak, przede wszystkim sklep. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, słuchajcie, jesteśmy już pod galerią. Natalia, jak to robimy? Idziemy najpierw do show? Tak, do show. Tylko, że losujemy kto pierwszy, tak, czy nie? Tak, no to możemy zagrać szybko. Kamień, papier, tak. Znowu? Dobra, do jednego? Tak. Tylko poczekaj, może zrobimy też tak, że będzie ograniczony czas, to żeby nie było tak, że wiesz, że jedna osoba wykupi wszystko. No powiedzmy 2 minuty. 3? 2. 2? 3 to za dużo. 3 to za dużo? No dobra, niech będą 2 minuty, uwaga. 3, 4. 3, 4. Jest! Nie. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w sklepie. Natalia ma maseczkę, ma rękawiczki. Ja tak samo, uwaga Natalia, 3, 4, start. Poszło, Jezus Maria. Powiem wam, że te 2 minuty to będzie ciężko. Co ty bierzesz? Cukierki. A tam są cukierki? Tak. Jesteś pewna? Dobra, to potem będziemy to wszystko sprawdzali, jak czas minie. Natalia, masz minutę 25 jeszcze. O tak, dział ze słodyczami, zaczęło się. O nie! Lizak jest na pewno. Dobra, Natalia, 57 sekund. Ciastka są brane. Natalia, 35 sekund. A jak leci, ja pierdzielę. Natalia, 18, 17. Okej, okay, są soczki jabłkowe. Ile? Ile ich? Dobra, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec, Natalia. Czas minął. No dobra Natalia, trzeba podliczyć. Sok jabłkowy jest, pokaż. Jest emoji, dobra, ale punktów na razie nie ma, dopiero jak wypijesz, nie? Wiadomo. Jeden muszę. No tak, no jeden wystarczy, dobra. Pokaż, są. Okej, no nawet takie same są, dobra. Czyli drugi, masz szansę na drugi punkt. Lizaczek. Jest, dobra. Jak zjesz, to będzie trzeci punkt. Cukierki, a są faktycznie. Ale chciałam więcej, żeby mi można było się zważyć. To co, zapakujesz? Nie zważyłam, muszę się zważyć. Okej, słuchajcie, mamy koszyk dodatkowy dla mnie, tam na dole są rzeczy Natalii, tu są rzeczy moje. Wiem, co chcę kupić, także Natalia, odpalaj stoper i lecimy. Dobra. Start. Poszło? Poszło. Gdzie są banany? Nie wiem. Można jednego, czy trzeba całego? Można jednego. Można jednego, dobra. Minuta 40. Ojojoj, ale rozdrabiasz. Misiu, tu jest nasz koszyk. A, tu jest koszyk. Karol jeszcze z wrażenia pomylił koszyki. No to biegniemy. Szybkie ważenie. Minuta 15. Minutę 15. Mam opakowany luz, to będzie to? Tak. No ja nie wiem. 51 sekund. Kurde, chodź tu byku. 43. Dobra.
najmniejsza czekolada. 17. Niestety czas ci się kończy. Sekunda, stop. Dobra, Natalia, uwaga, mamy tak, mamy... O, ale wziąłeś pyszną czekoladę. Donata, najmniejsza jaka była, wziąłem, nie, nie wiem jaki to jest smak, co to jest, jakieś z orzechami, tak, co biała? Tak, biała, pyszna. Banan, czyli ty masz więcej rzeczy, ale pamiętaj, że trzeba to jeszcze zjeść. No dobra, słuchajcie, proszę, mamy zakupy. Picie. A, picie, no tak. Wypity już? Dobra, pokaż, nie wierzę, zgnieć go, zgnieć go. Okej, słuchajcie, soczek wypity, wrzucamy do śmietnika, no i punkcik zaliczony. No dobra, słuchajcie, tam parę punktów na nas czeka, ale to chyba... Oj, nawet nie takie parę! Tym się nie chyba zajmiemy... Parę, ale takich kalorycznych. Kalorycznych trochę. Zajmiemy się ty może w domu, bo teraz ja bym poszedł jakiś obiad. Co ty na to? Znaczy ja to obiad w domu bym chciała. W domu jest nie, obiad? Tutaj. Ja sobie zjem tutaj i mamy u góry, słuchajcie. Jaką restaurację no jak, jaką? Pod Złotymi Łukami oczywiście. A może sobie tam deser zjem. O, to ja o nie. Patrzcie, kogo spotkaliśmy. Nie. Nie może być. Elo. Słuchajcie, właśnie spotkaliśmy Jawora i Ole przez przypadek totalny. Oni akurat też się nagrywali. Tak, też byli w trakcie nagrywania, także... No, jesteśmy przyjaciółmi, ale nie mieliśmy pojęcia, że się spotkamy dzisiaj. O, fajny ktoś ma numer zamówienia. O, moje. Okej, słuchajcie, mamy już kolejne, że tak powiem, punkciki przed nami, ale patrzcie, jak pięknie, stolik zdezynfekowano. Tak, rączki teraz. No nawet słuchajcie, to po dezynfekcji czas na fryteczki oraz, proszę bardzo, burgerka. Jak zjem, to będą dwie emotki. No i Natalia. Pęknie. Jedna emotka, jak zjem to pęknie, no może tak być, kurde, właśnie, bo tu miejsce mi się zaraz może skończyć. Dobra, słuchajcie, ostatnie fryteczki już są kończone. Pokaż swojego loda, Natalia, bo ty zjadłeś w międzyczasie. Czyli ty masz punkt zaliczony, jak to zjem, będzie drugi, no a potem jeszcze burgerek. Dobra, uwaga, ostatni cyk i punkt zaliczony. Dobra, słuchajcie, ostatni kawałeczek, cyk. No to kolejny punkt zaliczony. No dobra, powiem wam, że w sumie się najadłem, ale skorzystam z jeszcze jednej okazji. Jest tutaj Pizza Hut, słuchajcie. Jeszcze będziesz jadł? Tak, jeszcze jedno emoji, bo w Pizza Hut sprzedają pizzę na kawałki, a jest akurat emotka pizzy jakby w kawałku. Nie, no, chyba żartujesz. Nie żartuję, idziemy, weźmiemy pizzkę i ten. A ty nie możesz, bo już sobie zaklepałem, tak, także ja nie mogę. Przykro mi. Proszę bardzo, mamy pizzunię. Wygląda prawie, że identycznie jak ta z emoji. Mega tu szczutka, ale zjemy chyba w samochodzie, więc chodź Natalia i tam zaliczymy mi kolejny punkcik. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w samochodzie. Pizzunia, jak widzicie, czekam. Natalia, idealna, jak z emoji, także uwaga. Żałuję. Nie mogę tego twojego soku jabłkowego, nie? Jednego. Nie, nie możesz. Po mleczko, będę pizzę popijał mlekiem w takim razie w domu. Możesz mi bananka obrać? Ja sobie zjem bananka po drodze. Oj. Dzisiaj w brzuchu mam taki miks. To jest jakaś masakra, wszystko. Dobra, uwaga, końcóweczka, cyk. I punkcik na konto. Donato poproszę jeszcze. Naprawdę? Donacik. Wiemy. Dobra, uwaga. Ja też wykorzystam moment. Dobra, lizaczek będzie konsumowany. Ale powiem wam, że chyba wzięłam najgorszy smak świata. Fuj. No żółty zawsze najgorszy, no. Ale ja za to, proszę bardzo. Jeszcze wciągniesz całą czekoladę do tego? Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy do domu, ale ja Natalia właśnie kończy lizaka, kazała mi włączyć nagrywanie, więc uwaga, Natalia. Pół, obgryź resztę, cyk. Jest? No i zaliczone. Karol rozstawia sprzęt, więc ja wykorzystam chwilę i zeżrę sobie krówki. Czekaj, daj, pomogę ci. No właśnie, Natalia, jedz, uwaga. Zjedzone. Okej, nieważne czy dobre, czy nie dobre, ważne, że zjedzone, czy... Dobra, to ja się biorę za moją czekoladę. Ale ja muszę tylko jedną, bo mnie było jedno duże, więc jedną. Jako dobra! No to zdrówką może się stuchniemy. Chyba niestety. Poddajesz się? Czas się poddać. Zjadłem pół tej czekolady. Dobrze. Ja na tym kończę moje jedzenie z emoji. Czyli mam 9 punktów. Okej, słuchajcie, trochę czasu minęło. Natalia już przygotowuje zupkę chińską. No dobra, słuchajcie, zupencja gotowa. Natalia, are you ready? Tak, zobaczymy, czy dam radę zjeść całą. No właśnie, zaraz się okaże. Ty, no i zmęczyłaś tą zupę. Dałam radę. Uwaga. Koniec? Tak, teraz 9, 8. Teraz czas na ryż i kanapkę. A tak naprawdę to żartuję, nie mam już miejsca. I poddaję się, wolę ci zapłacić tą stówę i znowu się męczyć z kolejną rzeczą. Tak, bo... Brakuje ci jednego do remisu. Do remisu, no i co mi po remisu? No to, że nie będziesz miał mi płacić na przykład. Nie, wolę ci tą stówę zapłacić. Serio? Już jestem taka pełna, że teraz nie wytrzymam. Dobra, no. Ja pierdykam, ile ty masz pieniędzy w na portfelu? Fryzjera ty... A, na fryzjera miałaś mieć? Nie, no to masz, no. Nie, nie. Zakład to zakład. No, dobra, okej.
W takim razie, słuchajcie, dzisiejszy odcinek wygrywam o jeden punkt, tak? Teraz na ekranie macie podsumowanie, jak to wyglądało. Co zjedliśmy? No, trochę tego było, trochę pozjadaliśmy, tak, mam ja dosyć, już serio. Nie mam ochoty nawet ja już, na jedzenie. Nie wiem, pierwsze co zrobię zaraz po wyłączeniu grzania to... wody. Ja też, polejemy sobie wodę, nie nic innego. Także słuchajcie, jeśli wam się podobało, śledźcie lajkom, filmem, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków. A my póki co dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się, jedzcie normalnie, tak jak wszyscy, bo jedzenie z emoji... To nie było fajne. Jedzenie z emoji jest spoko, ale nie na dłuższą metę, także trzymajcie się i do zobaczenia. Bye, bye!